Cześć, dzisiaj Wam pokażę i przetestuję ciastko lub babeczkę z wypełnieniem truskawkowym. Kupiłem to za 2,99 w sklepie Skrumi. Kraj pochodzenia tego to Tajlandia. Tak mniej więcej się prezentuje z zewnątrz. Zaraz otworzymy i zobaczę, jak wygląda. Ok, właśnie otworzyłem. Tak wygląda z zewnątrz. Takie fajne, miękkie. Fajnie pachnie taką truskawką, jak się to otwiera. Zaraz to przekruszę, przełamę i zobaczymy, jak wygląda w środku. Ok, przełamałem, tak to mniej więcej wygląda w środku. Tego nadzienia wydaje się bardzo mało. Mimo wszystko zaraz zobaczę, spróbuję i zobaczymy, czy warto je kupić. Właśnie spróbowałem jedną część i powiem Wam, że to ciasto jest takie fajnie rozpływające się. Nadzienia jest mało, ale to nadzienie jest tak mleczno-truskawkowe. Jest też takie dobre. Czuć, że jest to takie dosyć chemiczne, słodkie. Mimo wszystko bardzo fajnie smakuje, więc. Ale myślę, że cena 2,99 za taką małą babeczkę to jest trochę drogo, żeby sobie kupować. Ale żeby sobie spróbować, powiedzmy tam raz na jakiś czas, myślę, że można. Całkiem dobrze smakuje, nie jest najgorsze. Tak jak mówię, nadzienie jest fajnie, takie mleczno-truskawkowe. Ciasto jest takie fajne, rozpływające się w ustach. Naprawdę całkiem dobra rzecz. Także polecam. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.